W niedzielne popołudnie 6 lutego w Raciborskim Centrum Kultury miała miejsce premiera filmu Ulicka – Niekoronowany Król Górnego Śląska. Autorem międzynarodowej produkcji jest Adrian Szczypiński. Pierwsza część filmu o niezwykłym, aktywnym duchownym Ślązaku, proboszczu parafii świętego Mikołaja w Raciborzu, opowiada historię Karla Ulicki, wplątanego w tragiczny moment w dziejach Polski i świata, ukazując rozkwit kariery duchowej i politycznej tej charyzmatycznej postaci aż do momentu wybuchu II wojny światowej. Zważywszy na to, że pamięć o Karlu Uliczce jest tak słabo i znana, i zakorzeniona w Raciborzu, bo nie było do tej pory skąd brać informacji, to mam nadzieję, że ten film będzie takim pierwszym krokiem do pierwszą lekcją właśnie w dziele poznawania tej postaci i dowiadywania się, że to był jednak wielki Raciborzanin, który niesłusznie został zapomniany. To już 11. pełnometrażowy film Adriana Szczypińskiego, pasjonata lokalnej historii, dokumentalisty, który bierze w swoich produkcjach pod lupę postaci i miejsca z jego małej ojczyzny, badając ich wpływ na dzieje najbliższego otoczenia i sprawdzając, jak szerokie kręgi zataczała ich działalność. Nie mogłem sobie wyobrazić, że pan Szczypiński coś takiego jest w stanie zrobić, nie mając niczego, co my, powiedzmy, kibice sobie wyobrażamy. A jednak powstało coś pięknego i traktuję to jako wielki skarb. Dziękuję bardzo. Ja chciałem zrobić ten film dlatego, że ksiądz Ulicka jawił mi się jako wtedy, zanim jak wpadłem na to, żeby zrobić o nim film, to był 2017 rok. Dla mnie Ulicka był niesprawiedliwie potraktowanym bohaterem. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że on miał taką władzę w prowincji górnośląskiej, że on był numerem jeden tutaj na niemieckim Górnośląsku, ale jakby tragizm jego postaci był takim filmowym samograjem. To dziedzictwo księdza Ulicki, ono jest żywe do dzisiaj wśród parafian. To nie jest tak, że ksiądz Ulicka był aktywny w swoich latach, kiedy był na świecie, kiedy przebywał i że dzisiaj o nim już nie pamiętamy. Wciąż we wspomnieniach wielu ludzi ta postać jest żywa, aktywna i wielu ludzi ze starej wsi jest do dzisiaj wdzięczna za to, co robił. A dla nas jest to tylko zobowiązanie, żeby to dzieło dalej kontynuować. Pochodzę z parafii świętego Mikołaja, gdzie ksiądz prałat Ulicka był proboszczem wcześniej. Słyszałem o tej postaci, ale nie bardzo ją znałem. Jakieś takie szczątkowe informacje, wiadomo, a potem jak zacząłem się interesować historią swojej parafii, no to zacząłem się też interesować tą postacią księdza Ulicki i okazuje się, że jest to postać, jak zresztą film to pokazał, bardzo, bardzo bogata, bardzo, bardzo wielobarwna osobowość. No i stąd te moje zainteresowania. Wielka, wielka praca pana Adriana Szczypińskiego. Ogromny pietyzm, ale też forma, mimo tego, że, co sam autor podkreśla, że film nie jest krótki, ale forma, w jakiej jest to podane, jest to bardzo atrakcyjnie, jest to sposób przystępny. Ogromna ilość wiedzy, jaką uzyskujemy, także materiału ikonograficznego, zdjęcia Starego Raciborza. No i można powiedzieć, jest, jak mówił tu ksiądz proboszcz Bąbelek, jest to dla nas wszystkich mieszkańców, a przede wszystkim dla prezydenta miasta niewątpliwie wyzwanie. Druga część filmu ma tytuł Zapomniany Wygnaniec. To dokończenie życiorysu tej niezwykłej postaci. Zatrzymaliśmy się w części pierwszej na roku 1939, kiedy został wygnany z Górnego Śląska. W części drugiej dowiemy się resztę jego życiorysu, czyli do śmierci w roku 1953 w Berlinie. No i będzie cała problemowa część współczesna, czyli dlaczego o Uliczce w Raciborzu się nie pamięta, dlaczego jest tak mało inicjatyw poświęconych przywracaniu pamięci o nim i dlaczego niektórym osobom przeszkadza to, że ktoś chce tę pamięć wskrzesić. Premiera drugiej części filmu przybliżającego postać księdza Karla Ulicki jest planowana na koniec 2022 roku.